Dzień dobry, szanowni państwo. Światowy Dzień Radia świętujemy w domowym zaciszu nad redaktora Marcina Wolskiego. Panie Marcinie, to zacznijmy od tego, czy pamięta pan swój pierwszy radioodbiornik? Oczywiście, że pamiętam, nawet go zniszczyłem, ponieważ to był taki wielki odbiornik Saba, lampowy, i na początku była taka, z przodu była taka, takie płócienko. I kiedyś gosposia powiedziała mi, że na tym płócienku będą się kiedyś pojawiali ludzie. To była taka opowieść o telewizji, której jeszcze u nas nie było. Tak mnie to fascynowało, że paluszkiem wydłubałem dziurkę w płócienku i to był początek destrukcji tego radia. Ale chciałbym przy okazji tego pytania pójść szerzej. Mianowicie jest taki amerykański film Złota era radia. W Ameryce ta złota era radia przepadała na lata 30, lata 40. U nas z przesunięciem lata 60, lata 70. Z pana udziałem. O, bardzo trafnie pani zauważyła. Niedługo strzeli mi 51 lat już stałej współpracy, czy pracy z Polskim Radiem, z Trójką, z przerwami różnych stanów wojennych i tym podobnych. Ale co chciałem powiedzieć? Te czasy, prawdopodobnie trudno dla pani wyobrażalne, całkowicie różniły się w odbiorze radia od naszych. Podobnie zresztą u Amerykanów. Słuchanie radia było rodzinnym obrzędem. Cała rodzina siadała wokół odbiornika. Czasami były dyskusje, co będziemy słuchać, ale był przeważnie był jeden kanał, więc tego wyboru nie było. I się słuchało słuchowisk, audycji rozrywkowych, koncertów. No i tak było, przynajmniej jak ja pamiętam, tak słuchali starsi ludzie Matysiaków, tak słuchali podwieczorków przy mikrofonie, czy wreszcie nadeszła moja epoka, czyli 60-tki. Całe rodziny tego słuchały, a potem kolejnej mojej audycji, powtórki z rozrywki, gdzie samym refrenie jest: słuchają jej biura, słuchają podwórka. I to było słuchanie radia, jakby to nazwać, aktywne, no mówię, jak koncert. Angażowało rodzinę. Nie tylko angażowało rodzinę, angażowało. Po prostu dzisiaj jest radio brzęczyk. Dzisiaj radio jest pomiędzy zmywaniem naczyń, a odrabianiem przez dzieci lekcji. W drodze, w samochodzie. Tak, no ja rzeczywiście, ja jestem tym człowiekiem, który włącza radio praktycznie wyłącznie w samochodzie. I to głównie informacje, no bo chcę zaczerpnąć jakieś wiedzy. Natomiast czasy takiego słuchania nabożnego się skończyły. To oczywiście jest pewien mankament. Bardzo trudno dzisiaj byłoby na przykład robić taką tradycyjną rozrywkę, czy tradycyjne słuchowiska, które trwają godzinę, ponieważ nikt na to nie ma czasu. Co więcej, nikt nie skupi uwagi. A przecież ta dobra, stara szkoła kabaretu, którą uprawiałem, polegała na tym, że tam wszystko było ważne. Że tam, jeżeli uroniłeś jedno słowo, to już to nie miało sensu. Po prostu weszły nowe dyscypliny, najpierw telewizja, potem internet, interaktywny. Po prostu to nie redukuje tego nośnika poprzedniego, który ma oczywiście właśnie tę swoją złotą epokę radia, potem była złota epoka telewizji, potem złota epoka internetu. I te tradycyjne środki muszą się posunąć. Na tej zasadzie do dziś dnia istnieje starożytna pantomima, powiedzmy sobie, ale czy muzyka klasyczna, opera. Opera jest anachronizmem w czasach mikrofonu i montażu, ale jednak ma grono swoich sympatyków, zwolenników, którzy pozwalają temu trwać nawet się rozwijać. Zapisała się na stałe w kulturze. A czy takie radio jeszcze ma jakieś szanse? Czy to już się kończy? Po pierwsze, jak wszystko, jest radiem dla smakoszy. I moim zdaniem to jest szansa radia publicznego, że właśnie jest to oferta nie dla wszystkich, ale dla wybranych. Lata całe prowadziła to Dwójka, ale mnie bliższy jest ideał dawnej Trójki, czyli łączący wysoki poziom Dwójki i wysokie wymagania, jednocześnie z taką nośnikiem popularności. Ta Trójka, o której mało kto pamięta, lat 70., to właśnie było coś takiego, co, jak to się mówi, mędrcom dla nauki.
nauki głupcom dla rozrywki. Więc tak to było. Ale obiecałem, że... Jakieś historie, anegdoty. Tak, że rzucę paroma anegdotami, bo nagle wyszedłem tutaj na wielce nudnego historyka. Pamiętam na przykład taką historię, przychodzę do radia, napisałem słuchowisko o chłopcu, który przeżył katastrofę samolotu w Andach i jest jedynym, który właściwie może uratować resztę poranionych podróżnych. No i ten chłopiec ma powczesną rolę w słowisku. Ja przychodzę, dowiedziałem się, że będę miał znakomitego aktora Mariana Opanie. Wchodzę na korytarz i widzę, że ten mój bohater, jeszcze wtedy nie był moim bliskim przyjacielem, siedzi tak, kiwając się, kompletnie pijany. Ja mówię do kierowniczki produkcji: pani Mario, no chyba odwołujemy nagranie. A ona mówi: to jest taki dobry aktor, że nawet jako pijany mężczyzna w średnim wieku zagra super trzeźwego młodzieniaszka. I rzeczywiście. I w radiu można oszukać, bo na wizji już byłby problem. Na wizji byłby problem, poza tym oczywiście to są określone predyspozycje. Był taki aktor Mieczysław Foyt, który nigdy nie był trzeźwy i który nigdy nie położyła mu się samogłoska. Po prostu dykcja klarowna, aż można być do przesady. Inna historia, załóż mój kontakt z wielkością. Otóż reżyser mojego słuchowiska z serialu o Mussolinim historycznego był zajęty i mówi: poprowadź próbę, z artystą Łomnickim, wielkim Tadeuszem Łomnickim, który kreował rolę Benito Mussoliniego. No i przychodzę, spotkałem się z Łomnickim. Po pierwsze zaskoczony, że Łomnicki jest o głowę ode mnie niższy. A ja sobie wyobrażałem, no pana mojego rycerza znałem, ale mimo wszystko wyobrażałem sobie giganta. No i słuchaj, ten Łomnicki taki jakiś stonowany, cichutki. No ja mu podaję z całym szacunkiem: panie Tadeuszu, tu właśnie jest pierwsza strona. Jaka sytuacja? No jest pan w Pałacu Weneckim, na balkonie, na placu 100 tysięcy ludzi. Tak, jestem na Placu Weneckim, na placu 100 tysięcy. Dobrze, i co ja? No i pan wychodzi na przepraszam, zaczynam jego robić. Wychodzi pan na balkon i pan przemawia. A jak przemawiam? No tu jest zdanie. No i Łomnicki się upatrzył i powiedział: Ludu Italii! I nagle zobaczyłem te ze zmęczonego człowieka nagle w tytana mi się na moich oczach. Ale magia działa w drugą stronę. Moje początki, można powiedzieć, śmieszne. Otóż chciałem zrobić takie nowatorskie słuchowisko z oryginalnymi dźwiękami. I z grupą kolegów, i z akustykiem zacząłem jeździć, żeby znaleźć takie miejsce, w którym osiągnę taki plener, ale taki plener cichy. I nagle się okazało, jeździliśmy ze 3 godziny, takiego pleneru nie było. Nawet jak znalazłem plener, gdzie były świerszcze albo żaby, to gdzieś dźwięk klaksonu, to przylatuje samolot. Okazało się, czego człowiek na co dzień nie zauważa, że świat jest pełen dźwięków i to dźwięków sztucznych. Że powiedzmy sobie, nagranie autentycznego końskiego zaprzęgu to jest chaos. Od tego czasu wiem, że chcąc zrobić szarże husarii w galopie, należy 5 palcami uderzać w sekturkę. Panie nadredaktorze, gdyby mógł pan naszym widzom wytłumaczyć, jaki to jest ten głos radiowy? Głos radiowy, to strasznie trudno powiedzieć, ponieważ to jest podobnie jak powiedzmy sobie z urodą telewizyjną. To jest, czy medium danego osobnika lubi, czy nie lubi. Po prostu może być człowiek niepozorny, jak na przykład Krzysztof Świętochowski, a mieć taki organ, że po prostu klękajcie narody. Ja po raz pierwszy spotkałem się wtedy z określeniem głos radiogeniczny. Na przykład miał to mój pierwszy kierownik Jacek Janczarski, autor Słuka. Rzeczywiście, może nawet nie ciekawie opowiadał anegdoty. Natomiast kiedy siadał przed mikrofonem z Adamem Kreczmarem, tworzyła się magia. Oczywiście tego się można nauczyć. Ja normalnie mówię źle, ale się nauczyłem. Nauczyłem się pewnej dyscypliny i wie pani, przed 20 laty mój występ w telewizji byłby niemożliwy. Ponieważ nikt by nie zrozumiał tego, co ja mówię. No to jest właśnie umiejętność kontroli, umiejętność oddechu. Czyli, ale oczywiście są talenty. Jednego razu do studia radiowego wszedł inżynier dźwiękowiec i już tam został.
Tadeusz Sznuk się nazywał. Wspominając właśnie te radiowe czasy, jakie najwspanialsze osobowości pan poznał? Kto panu tak zapadł w głowie? Jakieś wybitne talenty. Wie pani, ja by bardzo byłoby mi trudno powiedzieć, ponieważ wszystkich poznałem. Wspomniałem o Tadeuszu Łomnickim, ale wie pani, byli ludzie, którzy na przykład byli tylko talentami radia. Tadeusz Włodarski, lalkarz. Wywodząc się z teatru lalek, był moim ulubionym ciągiem dalszym. Tak jak on mówił, Marcin Wolski. Nie umiem go nawet sparodiować, nikt nie mówił. Genialny głos. Dalej, mój przyjaciel Andrzej Zaorski. Jeżeli chodzi o artystę dramatycznego, jest powiedzmy sobie na górze listy, ale nie na czele. Natomiast w radiu nie ma równych. No i takich bardzo wielu spotkałem. To jest pewien specyficzny talent i on nawet nie zależy od inteligencji, bo jest taka anegdota, co różni dobrego i złego aktora. Przychodzi marny aktor i mówi, panie reżyserze, co ja gram? No nieduża rola, mówi, proszę pana, będzie pana grał drzewo. Aha, czy ja mam do tego podejść tak bardziej w gatunku cinema verite, czyli czy metodą Stanisławskiego? No i wiadomo, że już nic z tego nie będzie. A przychodzi wielki aktor typu Marian Kociniak czy Roman Wilhelmi, z obu pracowałem. I znowu reżyser mówi, panie Romanie, panie Marianie, mała rulka, gra pan, no niestety, wstyd się powiedzieć, drzewo. Iglaste czy liściaste? To jest właśnie profesjonalizm i mistrzostwo. Serdecznie dziękujemy, panie Marcinie.